Cztery śledztwa Sherlocka Holmesa, w którym bohaterem jesteś ty, od wydawnictwa Fox Games. Bardzo dziękujemy. To jest gra paragrafowa. To są pozostałe gry z tej serii i tak pokrótce, o co tu chodzi. Wcielamy się w rolę albo Sherlocka Holmesa, albo Watsona. Łatwiej się gra Watsonem, ponieważ przy przesłuchiwaniu świadków możemy więcej pytań zadać. Mamy cztery sprawy do rozwiązania. Kot z Baker Street, gdzie znajdował się kot pani Hudson. Linia życia, kto zamordował Madame Yvette, taką wróżkę. Las Highgate i człowiek z amnezją, który doprowadził Johna Doe do takiego stanu. Skarabeusz z British Museum, kto ukradł skarabeusza. I tak, tu mamy najpierw takie wprowadzenie, że tam oni się spotykają, Watson z Holmesem. No i Watson poprosił o sprawę, i tam jedną dostał, taką testową. I właśnie pierwsza jego sprawa to jest znalezienie kota od staruszki. No i tutaj mamy taki rozkład pomieszczeń. Tu potem będą nas pytali, gdzie ten kot ostatecznie jest. I musimy go wskazać. To będzie pierwsza sprawa. Tutaj znowu wybór rozwiązania do kolejnej sprawy. I tu mamy różne osoby, które tu występują. I kto zabił tą wróżkę, będziemy wyznaczać. Tu mamy początek właśnie tego, z tymi takimi zaznaczyłem papierkami, jakie strony. Tu mamy początek właśnie sprawy z tego kota. Tutaj mamy te sprawy, pozostałe trzy już te bardziej skomplikowane. Tamto jest taka testowa, ten kot. Linia życia jako Holmes, jako Watson, od czego startujemy. Ten człowiek z amnezją też jako Holmes, jako Watson. I Skarabeusz jako Holmes, jako Watson. I jako Watson będziemy patrzyli na takie dymki, jako Holmes na niebieskie. Holmes ma trudniej. Tu mamy znowu wybór do rozwiązania zagadki, kto ukradł skarabeusza. Też będziemy jedną z takich czterech osób wybierać. Tu mamy wybór rozwiązania do tej amnezji. Czy człowiek z amnezją, Joe Dom, on sam jest tu winien, czy któryś tam inni? Kto doprowadził do stanu tego Joe Dom? No tu akurat przykładowe miejsce właśnie, gdzie tego skarabeusza ukradziono. Tu mamy jedną z fajnych rzeczy, taką mapkę. Też jako jedna zagadka do rozwiązania. Mapka jest z dwóch stron. Potem tu będziemy bardzo często zaglądali, bo tutaj mamy spis wszystkich postaci z różnych spraw i będziemy sobie wybierali, do której musimy się przenieść. Jeśli pomylimy, wybierzemy osobę z jakiejś innej sprawy, to będzie nam na początku pisało tekstu, że ta sprawa należy do tej i tej zagadki po prostu. I wtedy będziemy wiedzieli, że wybraliśmy złą osobę, trzeba wrócić. Potem, co my tu jeszcze mamy? Aha, z takich ciekawych rzeczy nawet będziemy badać, jako lekarz Watson, będziemy badać rany. Przykładowo tutaj, czy została uderzona pałką, młotkiem, czy drzwiami. Że generalnie możemy nawet badać. Tutaj będziemy na przykład mieli takie coś, że porównywanie odcisków palców. Potem, o, labirynt, że jak będziemy chodzić, nie wiem z którego miejsca zaczynamy, o, tu mamy opis, jak uciekał jeden człowiek, będziemy go ścigać. I potem, którą stronę wybieramy, mamy określoną limit prób. Tu na końcu z kolei mamy zeszyt rozwiązań. I no nie czytać, bo tu będą potem te rozwiązania. I tu jeszcze na końcu punktacja. Że 3 punkty za śledztwo, gdy rozwiązuje jako Watson, 4 za śledztwo, gdy jako Holmes. I tak, będziemy szukali też przycisków takich do maszyny. W zależności ile ich znajdziemy, to dostajemy punkty określone. No i potem przy sumowaniu, czy mamy 10 punktów, 10 do 15, czy 20, czy 16 do 20, to jakim jesteśmy detektywem? Czy tam super jakimś, czy słabizną? No, tu pozostałe gry. No, a z tej serii są takie. Generalnie jest to naprawdę świetne. Naszym zdaniem chyba nawet lepsze od Wilkołaka, bo w Wilkołaku było dużo różnych tam potyczek, walki, a tu jest typowo na myślenie, na dedukcję, na rozwiązywanie spraw.
I że wydaje mi się, że to jest chyba nawet jeszcze ciekawsze od Wilkołaka. Zupełnie inny klimat. Nie taki magiczny, tylko typowo dedukcja i policja i śledczy, detektywi. Ale naprawdę super zrobione. Podobało nam się bardzo to. I się fajnie tu bawiliśmy. Zresztą jeszcze będziemy dalej w to grać, bo kilka smaczków jeszcze mamy do odkrycia tutaj. A tak wygląda tył książeczki, czy tam gry, bo to jest przecież książka gra. Dzisiaj na cztery śledztwa Sherlocka Holmesa. Czekamy na kolejne, bo naprawdę udany produkt. Super, super sprawa. Dzięki.